Cześć, cześć, cześć. Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w nowym vlogu. Patrzę, że nawet pozmywałam i naczynia ustawiam. Tak, mam zmywarkę, ale czasem zmywam naczynia, Bolesław co nie wsadzą do zmywarki na przykład, a przy okazji... Nie wiem, czy ten vlog pójdzie w ogóle, bo jest dzisiaj środa, w zasadzie jest szkoła, ale być może możliw. A może tak mi się uda utrzymać ten aparat. Widzę, że mam oczy, jakbym była trupem, ale to światło. Taki kolor. Trudno. I co? Ja przy kawce przed szkołą. Zaraz będą tańce. O, jak ten Bolesławiec dodaje urok. Poczekajcie. I like coffee and maybe three people. TikTok. Nie, żeby Doroty nie było, ale Dorota mówi, nie pokazujemy się. No to się nie pokazujemy. Sotę przed kąpielą. Tak, ja to tylko taka... I mam zajebistego irokeza. Fakt. Nie pokazujemy lepiej Doroty, po co to widzieć? Nie, to się nie odzobaczy potem. Kochana, dokładnie, jak sobie poradzą. Ty to jesteś odszykowana. Ja jestem odszykowana, szkoła. Ja to wiesz, jestem w robocie, ale szefowej nie ma. Szkoła, bo ja jeszcze muszę załatwić bigos. Kolejna impreza. Nie pytajcie. Tym razem urodziny mojej mamy. Bigos muszę załatwić. I chyba dzisiaj załatwię bigos, wstąpię na ryneczek, zobaczę, czy tam mają garmażerkę. Jak nie mają, to będzie kłopocik. Mają. Powinni, nie? Mhm. A jak nie, to spytaj się, czy można zamówić, bo czasami po prostu robię na zamówienie. Możliw. Wiesz? Przydziała. Przydziała bigosowego mam. Jeszcze myślałam, bo Danuta ten bigos zrobiła przepyszny, który widzieliście na vlogu, żeby dostarczyć w torbu składnik i znowu iść sobie po schodach i wrzeszczeć, wiozę torby z darami. Aucie z alufelgami. I by się wszystko zgadzało. I właśnie, żeby Danuta tam uten, ale znowu kogoś gotowanie to tak nieładnie, więc najpierw szukam alternatyw. Jeszcze knajpy mogłabym, ale knajpy to tak. Pomyślimy. Pomyślimy, nie damy rady. Ja tu bigosem żyję. No i zrobili nam to nauczanie, wiecie, online, więc ostatni tydzień do szkoły. Dobrze mówię? Nie wiem, czy ostatni tydzień. Nie. 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 To nie spoko. Tak. To dobrze, bo wolę w szkole uczyć. Jest to mniej upierdliwe niż online wysłuchiwać muzyki, której tak nie słyszysz na tych programach, ponieważ one tak działają i nie każdy ma mocny internet, bo streamuje i nagrywa i vlogi i różne inne rzeczy. No więc, tak. I co? No, to jeszcze dwa tygodnie, to dobrze, to chociaż trochę kolęd pośpiewamy i będzie atmosferka. Może, nie wiem, co ja z tym głosami dzisiaj w ogóle tak ten... trochę niedospane jesteśmy, bo trzeba te vlogi robić, ale tak to jest okej. Okay. Ostrość poszła. Lustrzanka... No. Światło jest tu kiepskie. Muszę wymyśleć jakąś romantyczną lampkę na kuchnię. Dorota mi coś pokazuje. Ojo, ładne, nie? Ładne. To, co uzdrowisz w sobie, uzdrowisz w całej swojej linii rodowej. Od rana takiej mądrości. No, także... O, a teraz mi lustrzanka pokazuje, ile nagrywa? Teraz? Na automatycznym trybie, omyw wariatki. A my nagrywałyśmy na jakimś nocnym czy na czymś niechcąco, pewnie po zdjęciach, jak ustawia. Słuchajcie, nie jest źle. Nie jest źle, zacznę się przyzwyczaić do tego aparatu. Ciężki wpiór, ja taka zgarbiona, bo trzy mnie ręka, ale damy radę. No tak, także powitanko, zaraz wam jeszcze pokażę piękny stół, jak na nim wyglądają bombki, a potem zobaczymy, czy wam pokażę cokolwiek. Szkoła, bigos. I jeszcze chciałam do Pepko i wejdę dzisiaj do Pepko, żeby ten zobaczyć, czy jest ten wianek dziwny, lekki na drzwi ze światełkami. Chcę mieć wianek lekki ze światełkami, co by mi z drzwi nie spadł, z przyklejanki. Bo ten jeden mój wisi tutaj, a światełki muszą być. Szczególnie jak są imprezy, szczególnie rodzinne. Pa, pam! Wróżka w trasie. Szkoła, szkoła, szkoła. Trzeba przejechać, dojechać, pozałatwiać. 5 stopnia. 5 stopni w garażu. Dobry garaż nie jest zły. Cała ja
Dobra. Przynajmniej przy minus 4 nie marzło. O! Czemu mi gaśniesz? Czy ty na gaz przychodziłaś? No. Jadymy. Bo ja mam tu takie eko jakieś. Eko sreko, a potem się okazuje, że tutaj mam na milimetry, sorry. Muszę nie wcelować w lusterkami w... Wiecie w co? W bramę. Żyćko. I bramę zamknąć. Chyba się zamyka. Chyba się... O matko bosko. Lecimy. Zamyka się. Jest spoko. No, a ja mam bardzo ładne okoliczności przyrody, jak tak sobie jadę. Mogę wam troszkę pokazać. Zaraz tak zrobię. Tylko zakręcę, bo jest bardzo ładnie. O, muszę się cieszyć, bo mi znowu muzyczkę wyłączą. Wiecie, to wszystkie jakieś prawa YouTube'owe, coś tam. Dobra. Słuchajcie. Będzie się działo. O, proszę bardzo. Okoliczności przyrody było, nie było, zimowe są. Było, nie było, fajnie. Do tego mojego ulubionego dębu. Jeszcze patrzę, czy mogłabym was ładniej ustawić. Mogłabym. Śliczna trasa. Aż przyjemnie. Świątecznie. Czemu i nie? I dąb się wyłania. Dąb, dęby. Uwielbiamy gościa. Zawsze obserwacja wiosny, jesieni i różnych na dębie jest. I tudzież krajobraz zaśnieżony, świąteczny. Dobra, wyłączam, bo już wyjeżdżam na trasę zaraz. Na miejscu. Co tu widać? Jakiś kamień. Dobra, trzeba zostawić auto na biegu, nie na hamulcu. Żeby się nie zmroził. I zaraz iść do szkoły, ale mam jeszcze... już nie mam za dużo. Także lecę. Bo przerwa będzie, a na przerwie jeszcze mam drobne kółko z kolędami. Także zabieram was do szkoły, może uda się coś nagrać. Może nie. Zobaczymy.
zaprowadź mnie. Słuchajcie, już po tańcach, hulankach, swawolach. Teraz idę załatwiać. Coś biło. Czemu ten odgłos? Bo mi się pompon zahaczył o ten. Idę załatwiać bigos. Znaczy spojrzeć, gdzie w ogóle może być dostępna opcja zakupienia bajgosu. Jak nie będzie opcji zakupienia bajgosu, to będę musiała pomyśleć nad czymś innym. Damy radę chyba. Tak. O, słuchajcie. Potańczyliśmy, pograliśmy, pośpiewaliśmy, potrenowaliśmy. Zabawa jest przednia. W ogóle przed świętami to zawsze jest taki fajny nastrój łamany przez atmosferę, nie? Bo kolędy jednak każdy zna gdzieś tam i kościół, i każdy słyszał w ogóle. Czemu tak szarpiesz? Czy ty na gaz przychodzisz? Jeszcze nie. Ale wesoło. Dobra, ja będę wyjeżdżała na ulicę, już taką ulicę, tu się z wami szepnę. No, a ja już jestem w moim świątecznym ciastku, tużurku podomowym i przyszłam spróbować ciasteczek świątecznych, które dostaliśmy. Zaraz wam pokażę, jakie śliczne są. I tak wieczorek, aż do wieczorku z wróżką będzie na odgruzowywanie drobnych rzeczy z kolędami w tle. I taki był piękny kiuik, puszka, puszek nigdy za wiele. I zobaczcie, jakie cudne, no chyba ciasteczki. Będziemy spróbować. Jak to ładne. I są różne kolorki. Proszę bardzo. A nie, ten jest jeszcze inny, zobaczcie. Kolorków jak mrówków. Chyba jeden zielony jest. Dużo pomarańczowych. No, jeden zielony. Test na żywo ciasteczek. To są czekoladki. Tak? Mhm. To są dobre czekoladki. Czy ja muszę gdzieś ostrość ustawić, czy coś?
tym czworokąciku łapie. O. Mamy szansę. Łybrzeczka muś tam aptita. Dobre, ale są. Przede wszystkim są śliczne. Pycha. A ja wyszukuję zimowe cytaty. Słuchajcie. I umieszczam wam na Facebooku. Tak, kotek, nagrywam. Ty już jesteś, Milusio. Wczoraj były dwa cytaty. Właściwie była opowieść Wigilijna i dziewczynka z zapałkami. Właściwie wiersze. Opowieść Wigilijna była taka. Świąteczny śmiech, świąteczny gwar, świąteczne radowanie. Gdy dwoje serc, co chcą się chcieć, przy sobie nagle stanie. A ja się czasem czuję tak, niosąc ci serce moje, jakby opowieść Wigilijna swe otworzyła podwoje. W niej ty mój strach odganiasz precz i wszystkie moje lęki, zamieniasz wnet w dzwoneczki sań, w radosne świec iskierki. I dziewczynka z zapałkami. Czasami w cichą, mroźną noc, szczególnie przed świętami, chcieć kochać, ale nie móc wprost, to czuć się tak czasami, jak czuła się w tę świętą noc, wśród białych, zimnych płatków śniegu, zmarznięta, zapłakana dziewczynka z zapałkami. A dzisiejszy cytat, i to już jest cytat, jest z Królowej Śniegu. Cel podróży rzadko bywa tym, którego oczekiwaliśmy, czyż nie? Nasze nadzieje może i wydają się niespełnione, ale najprawdopodobniej wiązaliśmy je nie z tym, co należało. Także taka zabawa, tu już patrzyłam komentarze, super. Taka zabawa w wyszukiwaniu zimowych opowieści. Możecie w komentarzach, tak jeszcze Dziadek do orzechów, no to opowieść Wigilijna, dziewczynka z zapałkami, Królowa Śniegu, Dziadek do orzechów. Co jeszcze z takich starych opowieści można by było tutaj wycytatować? Poradźcie i doradźcie. Wiecie, co mi mruczy na kolanach? I co jest małpą na kolanną? Co jest małpą na kolanną? O, to jest właśnie... No, kotek, I love you. Kotek, I love you. Tyle, ile ja buziaczków od kotka dostanę, to chyba never ever. Never ever. Kotek, zwiewamy. Także wprowadzamy się, słuchajcie, w świąteczny klimat. Ale po to są vlogmasy i vlogi w grudniu.